Dzień dobry Państwu. Dziękuję przede wszystkim, że przyjęliście nasze zaproszenie. Jesteście zawsze mile widziani w progach Naczelnej Izby Lekarskiej. Szanowni Państwo, dobiegł do pewnego końca pewien etap przygotowywania zmian w strukturze, przede wszystkim kształcenia lekarzy w Polsce. Zespół powołany przez pana ministra Szumowskiego ukończył pewien etap pracy, przygotował pewne propozycje zmian w ustawach, w aktach prawnych, które dotyczą przede wszystkim szkolenia i kodeksu pracy, ustawy o izbach lekarskich. Te wszystkie proponowane zapisy dostosowują nasz system kształcenia podyplomowego, specjalizacyjnego, ale także ustawicznego do tego, co się dzieje, do aktualnych aktów prawnych obowiązujących w całej Unii Europejskiej. Chcielibyśmy, ażeby polski lekarz był tak samo traktowany jak pozostali lekarze w Unii Europejskiej. Ogromna praca włożona przez doktora Bilińskiego, jego zespołu. Mam nadzieję i całe środowisko lekarskie ma nadzieję, że ten system będzie przede wszystkim przyjazny, a przede wszystkim skorzystają z tego nasi pacjenci. Opracowanie zmian trwało jak na proces legislacyjny w naszym kraju bardzo krótko. Proponowane zmiany, gdybyśmy mogli przełożyć na normalną działalność legislacyjną, trwałyby pewnie z rok. Zespół to wykonał w ciągu 6 miesięcy. Więc zobaczycie Państwo, jakie czasami rewolucyjne zmiany, które będą korzystne, jeżeli oczywiście polski parlament zdecyduje się je przyjąć, będą możliwe i zrealizowane dla całego środowiska, dla naszych pacjentów. Pan doktor Biliński przedstawi Państwu skrótowo, bo tak jest etap w tej chwili procedowania, propozycje tych zmian, które wypracował zespół, a w najbliższym okresie czasu przedstawimy propozycję uzupełnienia tychże zmian przez Naczelną Radę Lekarską. Bardzo proszę, Jarku, o przekazanie Państwu tych informacji, które zespół proponuje, aby zaistniały w polskim prawie dotyczącym ochrony zdrowia. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Szanowni Państwo, dziękuję również, że Państwo przyjęliście zaproszenie. Moment jest o tyle ważny, że rzeczywiście na kanwie porozumienia, które podpisaliśmy w lutym z ministrem zdrowia, dalszy etap prac został zapowiedziany i on właśnie w pewnym sensie się kończy, bo jesteśmy właściwie w ostatnich dniach przygotowywania zapisów legislacyjnych tego wszystkiego, co zespół wypracował. I udało się naprawdę wypracować zmiany, które Państwu przedstawię dosyć szczegółowo, bo o to zostałem poproszony, żebyście także przez Państwa dziennikarzy, żeby zrozumieć to, na czym ma się opierać zmiana i potem śledzić to, czy rzeczywiście te zmiany weszły w życie. A zmiany są dostosowane, wydaje się, do obecnych czasów. Dziękuję także za panu prezesowi za zaproszenie i za to, że mogłem dzisiaj przedstawić Naczelnej Radzie Lekarskiej te pomysły, które zostały, myślę, w dosyć entuzjastyczny sposób przyjęte. Dalszy harmonogram prac nad tymi zapisami opowiem za chwilę. Także myślę, że przejdę do prezentacji, która przybliży Państwu, na czym polegają zmiany, a na koniec powiem, jaki jest dalszy harmonogram prac i oczywiście odpowiem na Państwa pytania. Myślę, że z panem prezesem. Pan prezes teraz ma ważne głosowania, więc zmieniamy też pewien system działalności Naczelnej Rady Lekarskiej i odnośnie mediów właśnie, polityki medialnej Naczelnej Rady Lekarskiej. Stąd też bardzo ważne w tej chwili będzie procedowanie nowych uchwał dotyczących mediów, zwłaszcza Gazety Lekarskiej, portalu Gazety, strony internetowej. Chcemy pokazać środowisku jakby nowe otwarcie samorządu lekarskiego na całe środowisko, a także naszych pacjentów. Także ja bardzo przepraszam, to potrwa, myślę, niewiele i dołączę do Państwa z powrotem. Przepraszam bardzo.
Także ja przechodzę do prezentacji, którą przedstawię jak najzwięźlej się da. Oczywiście jest to propozycja reformy kształcenia podyplomowego i prawa pracy. I propozycja ta wynika wprost z zapisów porozumienia, które podpisaliśmy w lutym z ministrem zdrowia. Porozumienia, które było, dawało jakby prolongatę na dalsze prace nad przepisami prawa, które nie satysfakcjonuje lekarzy. I w związku z tym, że no, negocjacje i cały proces protestu, który trwał wtedy, nie mógł być prowadzony także w oparciu o propozycję nowelizacji ustaw, bo ten protest i trwałby wiele miesięcy i te negocjacje by się przedłużały, ale umówiliśmy się z panem ministrem, że powoła zespół, na czele którego stanie rezydent, że będziemy mieli białą kartę do tego, aby zmieniać i proponować to, co rzeczywiście uważamy, że jest konieczne do zmian. I że oczywiście w jakichś realiach opracujemy te zmiany, które pan minister będzie próbował wdrożyć i zresztą całe środowisko jest za tym, żeby zmiany, które wypłyną ze środowiska, a które są realne i to mam nadzieję pokażę, żeby były realizowane, bo są to przede wszystkim wieloletnie postulaty całego środowiska. Zajęliśmy się, tak jak mówiłem, reformą kształcenia systemu szkolenia lekarzy, kształcenia podyplomowego oraz prawa pracy. To, na co zwracaliśmy szczególną uwagę, to, na czym nam zależało, to reforma, to promocja jakości, zarówno w kształceniu podyplomowym, jak i w prawie pracy. W szkoleniu ważne było, żeby odbiurokratyzować całe szkolenie podyplomowe, wprowadzić transparentność procesów szkolenia i przede wszystkim przywrócić relację mistrz-uczeń, która została totalnie zaprzepaszczona przez i obecne prawo pracy, i przez model kształcenia, który jest nieadekwatny do tego, aby w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym formie zatrudnienia lekarzy prowadzić kształcenie podyplomowe. Reforma prawa pracy, duża reforma, która właściwie spowoduje, że w jakikolwiek sposób, można to powiedzieć, nasza praca stanie się normalna. Tworzone były podwaliny pod obecne prawo pracy w warunkach kompletnego kryzysu kadrowego. I widać, że to prawo pisane było właśnie w takim kontekście, aby zmaksymalizować efekt, zmultiplikować wręcz lekarzy, których brakuje, bez patrzenia na jakość i efektywność tej pracy. To, co dla pacjentów będzie zyskiem po tej reformie, która pozornie może się wydawać, że nie dotyczy pacjentów, bo dotyczy w większości bezpośrednio lekarzy, ale to, co ta reforma daje, to przede wszystkim zwiększa dostępność rzeczywiście do lekarzy, bo jak Państwu przedstawię, sama zmiana nazewnictwa specjalizacji, czy też ograniczenie pewnego katalogu specjalizacji już spowoduje, że tych specjalistów, których jest najbardziej potrzeba w systemie, będzie więcej i będą oni szybciej na rynku. Maksymalizacja profesjonalizmu lekarzy przyczyni się oczywiście do efektywności pracy lekarzy i do podniesienia jakości usług, które świadczymy. I główne tutaj zadanie akredytacji do szkolenia i prawa pracy właśnie, które ma duże znaczenie w tym, aby praca lekarza była efektywna i jakościowo dobra. I stabilizacja w strukturach personelu lekarskiego, czyli aby jak najmniej zmian po tym, jak lekarz wybiera swoją ścieżkę zawodową, następowało, bo to także ma przełożenie na pacjentów w dostępności do lekarzy, jeżeli lekarz na przykład nie podejmuje pracy w specjalności, której się wyuczył. Zostałem szefem tego zespołu i to, co na początku postanowiłem przekazać zespołowi i jakie cechy narzucić pracy tego zespołu, to poza wizją, którą oczywiście każdy zespół musi mieć i każdy przewodniczący zespołu musi mieć, poza wizją, na której często się kończyły prace legislacyjne i które, tak jak 2 lata temu minister Radziwiłł powołał zespół, te założenia, które były wizją, utknęły w szufladzie i nigdy nie ujrzały światła dziennego. Dlatego poza wizją chcieliśmy, aby poznać to, jakie są realne potrzeby lekarzy i pacjentów w kształceniu podyplomowym i w prawie pracy, i aby wyciągnąć z tego realne wnioski. Przeprowadziliśmy badania ankietowe, przeprowadziliśmy konsultacje wewnętrzne, zewnętrzne z ekspertami ze Stanów Zjednoczonych między innymi, po to, żeby te wnioski były jak najbardziej dostosowane do obecnych czasów
ale także po to, żeby nasz system, który jest jaki jest, ale musimy się w nim poruszać, także był kompatybilny z tym systemem szkolenia. Nie możemy nagle reformować w zupełnie innym modelu kształcenia czy prawa pracy, nie opierając go o to, jaki jest nasz system. To, co mówiłem, jakość i uniwersalizm, to są dwie główne domeny, które chciałem, żeby w tych pracach zostały podjęte. Oczywiście każda ustawa kogoś krzywdzi i mi chodziło o to w tym zespole, żeby skrzywdzić jak najmniej osób, bo oczywiście każde zmiany, które pojawiają się w różnego rodzaju procesach, reformach, jest jakaś grupa niezadowolonych i staraliśmy się, żeby w tych ustawach, w tych zmianach, które proponujemy, jak najmniej osób czuło się skrzywdzonych, a jak najwięcej po prostu cieszyło się z tego, że takie zmiany właśnie są proponowane, bo to jest oznaką, że idziemy do przodu. No i efekt końcowy. Na początku, właściwie teraz, widzę, że nie wiedziałem, w co się pakuję, mówiąc, że chcę przygotować konkretne projekty ustaw i rozporządzeń, bo to jest olbrzymia praca, katorżnicza. Ale jesteśmy właściwie w ostatnich dniach przekładania tych założeń na zapisy legislacyjne. Pracują nad tym także legislatorzy po to, żeby egzekwować te zmiany później na etapie prac rządowych i ministerialnych. Bo to, że często zespoły kończyły pracę rekomendacjami, powodowało, że te rekomendacje mogły być różnie czytane i nieczęsto wprowadzane. Nam zależy na tym, żeby każda zmiana, którą proponujemy, była wprowadzona, bo to są zmiany spójne. Ten system, który proponowaliśmy, jest tak pisany, aby był spójny, aby jedno wynikało z drugiego, aby poprawić warunki pracy lekarzy, żeby poprawić warunki leczenia pacjentów. I ustawa ma być po to napisana, żeby potem śledzić, co ministerstwo, co rząd zmienia, żeby zapytać, dlaczego są te zmiany i te zmiany, które wprowadzamy, egzekwować. W elementach reformy kształcenia podyplomowego dotknęliśmy dokładnie każdego etapu kształcenia. Nie będę tutaj wymieniał, ale każdy etap został przez nas poruszony. W prawie pracy, jak już mówiłem, skupiłem się na bezpieczeństwem, higieną pracy, nad stworzeniem prawa przyjaznego dla lekarzy i nad zmianą dyżurów medycznych, które są bolączką dzisiejszych lekarzy w związku z tym, że jest nas po prostu mało. Pierwszym etapem pracy było, tak jak mówiłem, badanie ankietowe, w którym wzięło udział prawie 2000 osób. Większość to byli jednak młodzi lekarze, ale jest też grupa dosyć duża specjalistów i przynajmniej te odpowiedzi, które były przekazywane w miarę jednoznaczne, można jakieś wnioski na ten temat wyciągać. Przeprowadzę Państwa przez to, co jest obecnie i jakie zmiany proponujemy po to, żeby móc śledzić i widzieć, co się będzie działo. Staż podyplomowy dzisiaj lekarza trwa 13 miesięcy w przypadku lekarzy i 12 w przypadku lekarzy dentystów. Ma swoje staże cząstkowe i ma kursy. To, co głównie podnoszono i to, co zespół wypracował w wadach tego systemu stażowego, jest to, że jest zbyt duża liczba staży krótkotrwałych. To znaczy takich, na które lekarz wchodzi, nie zdąży się zapoznać jeszcze dokładnie z jednostką, której pracuje, a już z tych staży wychodzi. Dosyć archaiczny model prowadzenia poszczególnych staży i w związku z brakiem odpowiedniej liczby lekarzy nie do końca pełny nadzór nad stażystą, a to stażysta ma się właśnie nauczyć tych procedur praktycznych. Niemożność poznania kilku placówek medycznych i brak realnej pomocy w wyborze specjalizacji było częstą powodą, że lekarze potem nie odnajdywali się w specjalizacji, którą wybierali. Były próby zmiany tych rezydentur, a zależy zarówno nam, jak i Państwu na tym, aby było jak najmniej tych zmian, aczkolwiek zmiany są konieczne, jeżeli są uzasadnione. Kursy, które są nieadekwatne do wyzwań medycyny i przede wszystkim brak kursów, których dzisiaj bardzo brakuje, które stawiają na profesjonalizm, na kompetencje lekarza, nie tylko te dotyczące samej medycyny i wiedzy, ale także kompetencji miękkich. To, co odpowiedzieli ankietowani, to że przede wszystkim staż nie do końca przygotowuje obecnie do wykonywania zawodu lekarza tak, jak powinien, ale że czas trwania stażu jest adekwatny i powinien być taki, jaki obecnie funkcjonuje, oraz że staż, że lekarze potrzebują jakiegoś czasu, tutaj wskazano między 10 a 15 tygodni, na to, żeby sami decydować o swoim losie i sami decydować, w których miejscach, w jakich specjalnościach chcą stażować, po to, żeby właśnie mieć ułatwiony wybór potem po stażu.
My oczywiście braliśmy pod uwagę to, czego chce środowisko i w jaki sposób środowisko także nam odpowiada. I to, co zmieniliśmy w stażu podyplomowym, jest dosyć dużą zmianą. Wprowadzamy tak zwany moduł personalizowany, który będzie trwał 12 tygodni i którym lekarz będzie mógł wybrać do 3 placówek ochrony zdrowia, w których chce pracować i do 3 specjalności, które chce poznać. Po to, żeby właśnie poznał jak najszerszą gamę tych specjalności, jak najszerszą gamę placówek, tak żeby nie zmieniał potem swoich wyborów, które podejmie. A w module stałym, który nazwaliśmy, czyli te staże cząstkowe, wykluczyliśmy staże, które były najkrótsze. Te, które trwały poniżej 4 tygodni i te, które były nieprzystosowane do po prostu modelu stażu. I pozostawiliśmy główne dziedziny, w których lekarze muszą po prostu je znać, bo każdy z lekarzy wykonuje czynności, które w tych stażach się pojawiają. Czas trwania staży pozostał taki sam. W kursach te żółte to te, które obowiązują i lekarzy dentystów. To, co wprowadzamy, to kurs zaawansowanych czynności ratunkowych w centrach symulacji medycznych. Mamy zapewnienie, że w każdym województwie będzie takie centrum albo już jest. I warsztaty z kompetencji miękkich, komunikacji lekarz-pacjent i asertywności. Często bijemy się teraz we własne piersi. Nasza komunikacja z pacjentami nie jest za dobra. Jak pokazują badania, wynika to głównie z wypalenia zawodowego. W niektórych specjalnościach w Polsce, i to jest największy odsetek, po 10 latach wypalenie sięga 60%. To jest olbrzymi odsetek lekarzy wypalonych zawodowo, właśnie dlatego, że prawo szkolenia jest bardzo restrykcyjne, że za dużo pracujemy, jesteśmy wręcz zmuszani do tego, aby pracować jak najwięcej, żeby łatać te niedobory systemowe. I to, co jest bardzo potrzebne, a co już w jakiś sposób było, były takie kursy finansowane w ramach środków unijnych, były one świetne, były to warsztaty, po których lekarze wychodzili wręcz odmienieni i z taką lampką, że coś było na przykład w mojej komunikacji nie tak. Ale w tych warsztatach ma być tak, że mają być sposoby radzenia sobie ze stresem, czy właśnie z wypaleniem zawodowym. To, co w obecnych czasach brakuje, to profilaktyka onkologiczna i taki staż wprowadzamy oraz szczepienia ochronne w sposób bardzo praktyczny. Nie wyuczenia się na pamięć kalendarza szczepień, ale właśnie poznania mitów i faktów szczepień ochronnych, tak żeby każdy lekarz mógł dzisiaj bez problemu rozmawiać z pacjentami, szczególnie w dobie ruchów antyszczepionkowych, żeby łatwo mógł argumentować, że szczepienia po prostu są konieczne i potrzebne. Wśród egzaminów lekarskich to, na co głównie skarżyli się lekarze, to, że nie znamy dat tych egzaminów, że pytania są niepraktyczne, że nie ma realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który nakazał niezwłoczną publikację pytań tuż po egzaminie w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej. Obecnie w ustawie jest 5 lat, co jest niezgodne z wyrokiem i brak aktualizacji bazy przedmiotowej pytań. My wprowadzamy takie zmiany, że data egzaminu powinna być znana na 6 miesięcy przed egzaminem i już student będzie mógł się zapisać na taki egzamin. Po 9 i 11 semestrach lekarzy dentystów i lekarzy, lekarz będzie mógł się zapisać na egzamin lekarski po to, żeby mieć 3 próby, 3 podejścia do momentu dostania się na specjalizację. Dzisiaj często jest to tylko jedna próba, bo zarówno egzaminy na studiach są w lipcu i ktoś nie zdąży, albo przedłuża mu się staż i nie zdąży na sesję jesienną, także to chcemy wprowadzić. Chcemy wprowadzić trochę inny model pytań na egzaminie, tak żeby wdrożyć jakość w tych pytaniach, żeby były one multidyscyplinarne. No i oczywiście wprowadzamy przepisy, które nakazują publikację pytań niezwłocznie po egzaminie. To, co w naborze na specjalizację jest podnoszone przez lekarzy, co często zniechęca do tego naboru, jest system regionalny, wojewódzki, który jest bardzo niesprawiedliwy, gdyż w jednym województwie trzeba mieć na przykład 60% na specjalizację, w innym 80%. Lekarze, którzy się nie dostali, mogli się dostać w innym miejscu. Jest bardzo duże obwarowanie biurokratyczne, jest mnogość urzędów i to, co jest nieefektywne z punktu widzenia państwa, tak niezgrane są te terminy, że lekarze po prostu muszą iść na bezrobocie między stażem a rezydenturą, bo terminy, które o tym mówią, są po prostu niedostosowane do siebie. Jest odrębny nabór na rezydentury i na inne formy wykonywania specjalizacji. Ankietowani mówią, że nabór zdecydowanie powinien być ogólnopolski.
I to, co przedstawiam Państwu i proponujemy, co jest bardzo pozytywnie odbierane, system ogólnopolski będzie oparty o listę rankingową. Zaczerpnięte to jest z modelu hiszpańskiego i holenderskiego. Lekarz będzie mógł aplikować na niemal dowolną liczbę specjalizacji i to jest maksymalnie transparentny i sprawiedliwy system, jaki udało nam się wymyślić. I z tego, jak patrzymy, jak to jest na świecie, wydaje się, że ten system może być najlepszym systemem na świecie. I to jest właśnie schemat tego systemu, który może wydaje się dosyć skomplikowany, ale de facto jest prosty i tabelka w Excelu potrafiłaby to zrobić. System będzie się składał z 4 etapów. Każdy lekarz będzie mógł wejść do tego systemu elektronicznego i będzie widział listę placówek z przypisanymi specjalizacjami, które może wybrać. Może zaznaczyć do 100 miejsc, w których chciałby się specjalizować ze wskazaniem konkretnego miejsca. I system jako maszyna losująca będzie przypisywał zgodnie z punktacją i z gradacją tych placówek do tych miejsc specjalizacyjnych. Po pierwszym etapie lekarze, którzy się nie dostali, znowu będą mogli zaznaczyć 100 miejsc. Po drugim etapie tak samo i na koniec tak zwana dogrywka. Lekarze albo wybiorą którąś ze specjalizacji, która została, albo po prostu zrezygnują z rezydentury. To spowoduje, że system będzie także efektywny kosztowo, to znaczy nie będzie prób zmiany czy odwołań na specjalizację, tak żeby ten system wykorzystać maksymalnie, aby zasoby finansowe nie były marnotrawione. Obecnie na specjalizację można aplikować po stażu na wszystkie specjalizacje, jakie istnieją. Specjalizacje są modułowe i jednolite, nie ma weryfikacji wiedzy po module podstawowym i system płatnika nie widzi tych lekarzy po wykonaniu modułu podstawowego. Nie można zmienić rezydentury w trakcie jej trwania i kierownicy specjalizacji właściwie nie mają motywacji do tego, żeby lekarzy szkolić. Nie stwarza im się narzędzi do tego, żeby mogli szkolić. Ogromna ilość biurokracji, proszę sobie wyobrazić, że kierownik specjalizacji na koniec procesu szkoleniowego swojego podopiecznego ma często do podbicia 2000 kartek papieru albo zaznaczenia 2000 razy wykonanych procedur, co sprawia, że to jest bardzo uciążliwe i też często, tak jak mówiłem, jest zaprzepaszczona rola, relacja mistrz-uczeń. I w związku z zatrudnieniem lekarzy, którzy w większości są już na kontraktach i w związku tak, z tym, że ci lekarze się nie widzą, że często systemy pracy są tak dostosowane, że kierownik specjalizacji jest w innym czasie w pracy niż rezydent. Ankietowani mówią, że rezydentura powinna być możliwość zmiany rezydentury po już rozpoczęciu jej i że obecna forma nadzoru nad szkoleniem jest nieadekwatna. Nadzoru, czyli tej mnogości bytów, która w tym nadzorze występuje. Dlatego wprowadzamy jako zespół podział na specjalizacje, specjalizacje szczegółowe i umiejętności lekarskie, czyli najwęższe dziedziny medycyny. Wprowadzamy umożliwienie zmiany rezydentury, ograniczenie możliwości prowadzenia pracy rezydentów w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. To właśnie ma wpłynąć na wspieranie relacji uczeń-mistrz. Wprowadzamy możliwość wypełniania tych procesów biurokratycznych przez osoby upoważnione, przez sekretarki medyczne i też zaliczanie blokowe umiejętności przez kierowników. Proponujemy wprowadzenie wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji w kwocie 1000 zł brutto. Kierownik specjalizacji nie ma mieć wynagrodzenia za to, że jakieś czynności podejmuje w związku z lekarzem, bo to też jest jakaś część misji, ale przede wszystkim bierze odpowiedzialność za to, co jego podopieczny robi i jak później pracuje po osiągnięciu specjalizacji. W każdym kraju na świecie, w świecie zachodnim, kierownik specjalizacji w jakiś sposób jest też rozliczany z tego, jakich wyszkolił w cudzysłowie potomków. U nas w Polsce ta relacja jest bardzo zatarta, w związku z tym, że nie ma właśnie wsparcia dla kierowników. Wprowadzamy egzamin modułowy po module podstawowym i kolejnym etapem powinna być modyfikacja programów specjalizacji. Na państwowy egzamin modułowy, czyli ten po module, zgadzamy się, ale pod pewnymi warunkami. Warunki muszą być spełnione dlatego, że wprowadzanie kolejnych obwarowań lekarzom w dobie, kiedy nie mamy narzędzi do tego, żeby i się doskonalić i nie mamy żadnych zachęt od państwa do tego, żeby podejmować jeszcze większe wysiłki w doskonaleniu zawodowym. Zgadzamy się na to, jeżeli po tym egzaminie będzie znaczący wzrost pensji, jeżeli ten egzamin będzie oparty o pulę pytań i
będzie możliwość kontraktowania lekarza, który zda taki egzamin, przez płatnika, przez NFZ. To znaczy taki lekarz będzie mógł być wykazany przez placówkę, w której pracuje, do NFZ-u i dzięki temu też szpitalom będzie zależało, żeby takich lekarzy kształcić. Oczywiście musi być urlop na to, żeby do takiego egzaminu się przygotować. Jeżeli któryś z tych warunków nie będzie spełniony, to zespół mówi, że taki egzamin powinien być dobrowolny. Nie może być wprowadzania kolejnych obwarowań bez dawania narzędzi lekarzom do tego, żeby się szkolili. Egzamin specjalizacyjny, te same problemy, które przy egzaminie lekarskim końcowym podnosiłem. Ankietowanie odpowiadają, że zdecydowanie powinno się móc go zdawać na ostatnim roku specjalizacji. I pytania po egzaminie oczywiście powinny być natychmiast upubliczniane, a egzaminy powinny być ujednolicone z europejskimi egzaminami, a materiały i źródła do egzaminu powinny być jasne i znane. Dlatego te zmiany właściwie, które wprowadzamy, opierają się o te wszystkie postulaty, a egzamin będzie w nieco zmodyfikowanej formie. Połowa pytań z puli pytań, połowa z pytań, których wcześniej nie znano. I zwiększamy wymiar urlopu szkoleniowego z 6 dni, które właściwie nie pozwalają na to, żeby się wyszkolić do egzaminu, bo ten egzamin zawiera bardzo dużą wiedzę, dlatego proponujemy 25 dni urlopu szkoleniowego. I to, jaki model ideowy ścieżki kariery zawodowej się kształtuje po tych wszystkich zmianach, wygląda następująco. Student, który studiuje na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym, już po 9 lub 11 semestrach będzie mógł się zapisać na egzamin lekarski i dzięki temu ma 3 próby do rekrutacji przed rozpoczęciem specjalizacji. Staż podyplomowy co do czasu pozostaje taki sam, ale dzielimy go na moduły, moduł stały i personalizowany, tak aby dopasować go, maksymalnie wykorzystać ten czas do tego, aby podjąć świadome decyzje co do specjalizacji. Następnie lekarz przystępuje do naboru, który będzie najbardziej transparentny i sprawiedliwy, będzie przypisywał lekarzy do specjalizacji właściwie w całym kraju i system ten ma zapewnić transparentność tego procesu. I lekarz, który dostanie się na rezydenturę lub tryb pozarezydencki, przystąpi do specjalizacji albo jednolitej, albo modułowej. I to, co próbowaliśmy zrobić, to jest decentralizacja tych modułów podstawowych. To jest też odpowiedź na właściwie apel samorządów czy Związku Powiatów Polskich i lekarzy szpitali, dyrektorów szpitali powiatowych po to, że nie mają lekarzy, nie mają rezydentów, nie ma zachęt do tego, żeby lekarze pracowali w tych mniejszych szpitalach. Rzeczywiście poprosiłem ministerstwo o taką mapę, gdzie szkolą się lekarze i rzeczywiście rezydentury skupione są w dużych miastach akademickich, w dużych miastach, w dużych centrach, a w mniejszych miejscowościach to są białe plamy. Dlatego proponujemy wprowadzić pewien model matematyczny, który spowoduje trochę przesunięcie lekarzy do szpitali powiatowych, wojewódzkich na te moduły podstawowe. Tam jest najwięcej najczęstszych przypadków, którymi spotyka się lekarz w swojej pracy zawodowej. Rzeczywiście wydaje się to zasadne. Państwowy egzamin modułowy, o którym mówiłem, i moduł specjalistyczny, który kończy się egzaminem specjalizacyjnym i uzyskanie tytułu lekarza, tytułu, po którym lekarz doskonali się zawodowo, może uzyskiwać certyfikaty umiejętności. Wprowadzamy taką jednostkę, która też daje pewnego rodzaju potwierdzenie także pacjentom, że ktoś jest ekspertem w danej dziedzinie i w tej dziedzinie, którą wykonuje, rzeczywiście, jeżeli ma taki certyfikat, no to jest to potwierdzenie, że jest w tym bardzo dobry. To, co wydawało się bardzo nudne i w pewien sposób biurokratyczne, okazało się kluczem do tego, żeby podnieść jakość w szkoleniu. I to są właśnie akredytacje do prowadzenia szkolenia. Okazało się, że Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego nie ma w ogóle narzędzi do tego, żeby weryfikować jakość procesu specjalizacyjnego, odbierać akredytacje tym jednostkom, które nie realizują tego programu i nie mógł właściwie kontrolować i prowadzić takiej polityki, gdzie i w których miejscach szkolenie jest dobre i tam należy te jednostki promować, a tam, gdzie jest gorzej, należy te jednostki kontrolować lub podnosić ten poziom. Pytaliśmy ankietowanych, czy kierownicy specjalizacji powinni podlegać ocenie. Większość uważa, że tak. To ma także inny wymiar, o którym powiem później. Czy ośrodkom szkolącym powinno się odbierać akredytację, jeżeli nie szkolą dobrze? Tak.
Dlatego zmiany, które wprowadzamy, to ciągła ocena jednostek prowadzących też o pewien model matematyczny, w którym 80% wagi punktowej to będzie wynik egzaminu specjalizacyjnego, a 20% to będzie ocena ankiety ewaluacyjnej, którą lekarz na koniec specjalizacji wykona. I całość oceny spowoduje, że 5% tych najgorszych jednostek, najgorszych placówek, które no, wypadają w tym rankingu najgorzej, będzie kontrolowana przez CMKP i przez ministra zdrowia, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście tam nie dochodzi do jakichś nieprawidłowości. Rozszerzamy uprawnienia właśnie CMKP o przepisy wykonawcze, które będą mogły powodować, że te jednostki będą mogły mieć odbierane akredytacje, jeżeli nie szkolą dobrze. I wprowadzamy maksymalną liczbę specjalizantów, która będzie mogła być w danej jednostce po to, żeby właśnie ta relacja mistrz-uczeń jak najbardziej miała tutaj miejsce. To, co mówiłem, nadzór nad szkoleniem jest dzisiaj bardzo rozproszony. Dzisiaj nad szkoleniem czuwa marszałek województwa, wojewoda, urzędy wojewódzkie, konsultanci krajowi województwi, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, izby lekarskie, Ministerstwo Zdrowia. Często problemy, które się pojawiają właśnie z tą mnogością bytów urzędniczych, są związane. Często jest rozproszona odpowiedzialność. Lekarz, który ma problem, nie wie, do którego urzędu się zgłosić lub jest przesyłany do innego. I też terminy procesów, które się toczą w ścieżce kariery zawodowej lekarza, też przez tą mnogość bytów są zaburzone. I to, co wprowadzamy i to, co postulujemy, to jest przekazanie kompetencji urzędów wojewódzkich, tych czynności administracyjnych, izbom lekarskim. Izby są do tego przygotowane. W każdym województwie jest co najmniej jedna izba lekarska. Proponujemy, żeby też nad naborem na specjalizację czuwała Naczelna Izba Lekarska. Nie zabieramy kompetencji wojewodom co do planowania polityki zdrowotnej na obszarze samorządu terytorialnego, bo nie możemy tego zrobić. Zresztą to jest naturalne, że wojewoda czy marszałek województwa czuwają nad tym bezpieczeństwem i muszą zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne obywateli na tym terytorium, ale powinny te kompetencje biurokratyczne, te kompetencje dotyczące nadzoru powinny być przekazane izbom lekarskim, co po pierwsze ograniczy liczbę urzędników i także spowoduje kosztoefektywną zmianę. Tańsze po prostu będą te wszystkie procedury. Kształcenie ustawiczne, długa debata od tego, aby wprowadzić nawet egzaminy co 10 lat, które będą musiały być powtarzane, na przykład egzaminy specjalizacyjne, pogłosy, żeby zostawić to tak, jak jest. To, jak zapytaliśmy lekarze uważają, że doskonaleniem zawodowym powinny się zajmować izby lekarskie i że lekarze powinni w jakiś sposób odświeżać swoją wiedzę, ale lekarze wskazują, że nie ma wystarczających narzędzi do tego, żeby państwo nam nie daje narzędzi do tego, żeby się doskonalić zawodowo. Nie ma chociażby urlopu szkoleniowego, co wydaje się podstawą w zawodach, które no, wykonują misję publiczną i które muszą mieć najświeższą i najaktualniejszą wiedzę. Dlatego w pierwszym rzędzie stawiamy na to, żeby wprowadzić narzędzia do tego, aby lekarze mogli się doskonalić zawodowo. 9-dniowy urlop szkoleniowy dla osób, które w danym momencie, w danym roku nie pełnią specjalizacji, nie odbywają specjalizacji. Rezydenci walczyliśmy te 6 dni urlopu w trakcie negocjacji z ministrem zdrowia. Chcemy, aby obowiązki przekazywania informacji o szkoleniach, o kursach przekazywały te ośrodki, w których się szkolimy, a nie lekarze, którzy muszą w jedną stronę biegać z kartkami papieru, żeby pokazać, że szkolą się. I chcemy upubliczniać informacje, czy lekarz się doskonali, czy uzbierał te 200 punktów, czy nie. Co sprawi, że pacjenci będą mogli widzieć, że lekarze, którzy się doskonalą zawodowo, rzeczywiście są na rynku usług medycznych najlepsi. Katalog specjalizacji lekarskich, coś co pewnie będzie się jakimś echem odbijało. Dzisiaj 77 specjalizacji mamy w Polsce, lekarskich i 9 lekarsko-dentystycznych. Wiele z nich nie jest uznawane w Unii Europejskiej, bo są bardzo wąskie. Katalog specjalizacji często nie oddaje priorytetów państwa co do tego, w jakich specjalnościach lekarze powinni się kształcić. I mimo tego teoretycznego dostępu do wszystkich specjalizacji, tak naprawdę tego dostępu nie ma, bo nie przyznaje się rezydentur na te specjalizacje. I postulat większości środowisk medycznych był taki, żeby ten katalog zmniejszyć i rzeczywiście zespół zmniejsza go do 50. 50 specjalizacji w większości uznawanych w Unii Europejskiej.
wśród których 34 to jest specjalizacje jednolite, 16 to modułowe, 17 zostaje przeniesionych do tych specjalizacji szczegółowych, a 10 zostaje w ogóle zlikwidowanych i przeniesionych do umiejętności. Specjalizacje dentystyczne zostają poszerzone o mikrobiologię lekarską i w dokumentach, które też Państwo dostaniecie jako już opracowanie propozycji ustawy, będą te wszystkie specjalizacje wymienione. I to, co zmieniamy w prawie pracy, na podstawie, na której to zmieniamy, to przede wszystkim widać, czytając te wszystkie akty prawne, że to prawo było tworzone w sytuacji ciągłego niedoboru kadrowego, że to jest nastawione na tak zwane robocze godziny, na to, żeby lekarze byli w miejscu pracy, a nie jest nastawione na to, żeby efektywnie wykonywali i dobrze jakościowo swoją pracę. Prawo jest bardzo restrykcyjne dla lekarzy, nie jest dostosowane do obecnych czasów i do właściwie specyfiki zawodu lekarza. Jest nieprzystosowane także i promuje zachowania niehigieniczne, wręcz niebezpieczne zachowania pracownicze i często zawiera sprzeczne przepisy w różnych aktach prawnych. Pytaliśmy lekarzy, czy dyżury medyczne jako część tego prawa pracy są dla nich jakby poczuciem misji, tak jak się nieraz podawało w przestrzeni publicznej, że misją lekarza jest być ciągle w pracy. Otóż lekarze mówią, że dyżur medyczny nie jest formą misji, no jest po prostu zabezpieczeniem pacjentów przez całą dobę, ale to nie jest coś, co lekarze robią z własnej woli i poświęcają czas, który mogliby spędzić z rodziną czy z przyjaciółmi na to, żeby spędzać te 300-400 godzin w pracy i na dyżurach. I dyżury medyczne są specjalną formą pracy i to należy docenić. I to Państwo powinno doceniać, bo dzisiaj na przykład jest tak, że im ktoś więcej dyżuruje, tym mniej zarabia, co jest totalnym absurdem. Ostatnie pytanie. Czy dyżury na stażach zewnętrznych, to w ramach szkolenia specjalizacyjnego, są odbywane i na stażach zewnętrznych te dyżury nie są odbywane? Tak samo dyżury nie są odbywane w 5 i 10 godzinnym wymiarze pracy, tak jak nakazuje prawo, tylko w 16-24, bo po prostu gdybyśmy pracowali, zresztą część protestu opt-outowego się na tym opierała, że dyżurowaliśmy zgodnie z prawem 5 i 10 godzin, widać było, że szpitale muszą być zamykane, bo nie ma kto dyżurować. Dlatego po prostu to prawo trzeba urealnić, ale za tym muszą pójść pewne ułatwienia także dla lekarzy. Zapytaliśmy też lekarzy i odpowiedź jest no, co najmniej ciekawa, czy powinny być wprowadzone tachografy do pracy lekarskiej i zdecydowana większość odpowiada, że tak, że powinny być, że lekarz powinien mieć limitowaną liczbę godzin pracy, na przykład tachografem. Oczywiście nasz zespół się tym nie zajmował, nie ma do tego kompetencji, ale taka odpowiedź też jest jakąś wskazówką. I czy zejście po dyżurze powinno wydłużać specjalizację? Oczywiście wszyscy mówią, że nie, bo to też jest praca i doskonalenie. Dlatego w prawie pracy zmieniamy to, że czas specjalizacji nie będzie wydłużał, czas zejścia po dyżurze czasu specjalizacji. To, co z ministrem omawialiśmy szczegółowo i minister jest całkowitym zwolennikiem prorodzinnego prawa pracy, to jest to, że kobiety czy rodzice do 2 lat będą mogli nie dyżurować, a powyżej 2 lat wszystkie godziny, których nie dyżurowali, będą musieli odrobić, ale niekoniecznie w formie dyżurów. Dyżur jako szczególna forma pracy powinna być doceniona właśnie w taki sposób i nie powinno być pomniejszania jakby wynagrodzenia za to, że się schodzi po dyżurze, bo powtarzam, im więcej się dyżuruje, tym mniej się zarabia tej pensji etatowej. Dlatego pensja powinna wynikać z etatu plus każdej godziny dyżuru płatnej osobno. Lekarze powinni mieć możliwość niedyżurowania przez rok, jeżeli nie są na to gotowi. Wprowadzamy definicję ustawową dyżuru i dyżuru nadzorowanego. Pojawia się coraz więcej wyroków sądów, które skazują lekarzy, którzy często są trzeci dzień w pracy za to, że popełnili błąd, a często nie znają jeszcze dobrze placówki. I to nie chodziło najczęściej o wiedzę, którą lekarze posiadają, ale o to właśnie, że nie znali jakby procedur w miejscu pracy. Ograniczenie zmianowego i równoważnego czasu pracy, mówiłem o tym już i to jest bardzo ważne dla tej relacji mistrz-uczeń. To już jest w prawie, które nie jest po prostu respektowane i wprowadzamy zapisy do ustawy o zawodach lekarza po to, żeby to prawo egzekwować. I oczywiście odwieczny postulat po to, żeby lekarze pozostawali w kraju, żeby pracowali w tym, w
tych specjalnościach, których się wyuczą, no, pensja musi być przynajmniej sprawiedliwa społecznie. Oczywiście możemy debatować nad tym, co to znaczy, ale jeżeli proponuje się, jeżeli średnia krajowa wynosi jakąś kwotę, no to te dwie średnie, które odwiecznie są postulowane przez samorząd, powinny być tutaj również dla lekarzy. Na koniec bardzo dziękuję przede wszystkim Porozumieniu Rezydentów, Warszawskiej Izbie Lekarskiej, Związkowi Zawodowemu, Naczelnej Izbie Lekarskiej za całość wkładu, który udzielił mi wsparcia po prostu w tym zespole. Była to olbrzymia praca i to, co szczególnie pewnie interesuje też opinię publiczną, co dalej. Obecnie zespół, któremu przewodniczyłem, głosuje nad tymi propozycjami legislacyjnymi. To jest około 200 stron zapisów ustawy, rozporządzeń. Powstały nowe rozporządzenia, nowe zarządzenia, nowe załączniki do rozporządzeń. To jest olbrzymia praca. Obecnie pracuje nad tym zespół, czy ma jakieś uwagi, jakieś poprawki i przegłosujemy to. Do końca roku przegłosujemy te zapisy ustawowe i przekażemy je panu ministrowi i opinii publicznej. Bardzo mi zależy, żeby opinia publiczna także zobaczyła te zapisy i abyśmy mogli wspólnie śledzić, co potem ministerstwo z tym zrobi. Także zaprezentuję te wszystkie zapisy i wszystkim środowiskom lekarskim i dam czas na to, żeby także mogły zgłaszać uwagi po to, żeby jeszcze przed konsultacjami społecznymi zespół mógł przegłosować na przykład któreś z uwag, które będą zasadne, w formie autopoprawek, żeby ten system, który jest spójny, uzupełnić, jeżeli gdzieś są jakieś luki i żeby na etapie konsultacji społecznych, nie tak jak zwykle to bywa, że mamy parę dni na zapoznanie się z tak olbrzymią ustawą, żebyśmy mogli to przeprowadzić. Najpóźniej na koniec marca minister powinien złożyć dokumenty Radzie Ministrów, tak wynika z porozumienia z rezydentami z lutego. I to, co najważniejsze, wierzymy w to, że to będą te same dokumenty, które my przekazujemy ministrowi, że nie dokona tam minister wyboru na to, co pasuje państwu i rządowi, a wyrzuci to, co jest projakościowe czy prolekarskie i co wiąże się przede wszystkim z jakimiś kosztami dla państwa, ale te koszty, jak już wielokrotnie pokazywaliśmy, później są zwracane w postaci efektywności pracy czy pozostawania lekarzy w Polsce. I tak jak mówię, ustawa to było bardzo duże przedsięwzięcie, bardzo mało czasu, rok to minimum na taką ustawę, a urzędnicy w ministerstwie mówią, że takie ustawy to i 2 lata się przygotowuje i więcej. Natomiast bardzo chciałem przygotować ustawę po to, żeby właśnie śledzić i zadać pytanie co do konkretnego punktu każdego, który zostanie zmieniony, dlaczego on został zmieniony i po to, żeby przynajmniej ministerstwo czy rząd po prostu musiał odpowiedzieć, dlaczego dany punkt zmienia.